Rozmowy na kacu. Część pierwsza. No a kiedy ma prawdziwy mężczyzna rozmawiać o literaturze? Nie, nie po wieczorze, w którym szukał ulgi i zapomnienia. Co prawda było chyba za dużo ulgi i za dużo zapomnienia, bo jeszcze dochodzę do siebie. No ale dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnej książce Andrzeja Pilipiuka. zbiorze opowiadań pod tytułem Czarna Góra. I może od razu najlepiej zacznę od tytułowego opowiadania, czyli Czarnej Góry. Jest to kolejne, sam już nie wiem, które, następne opowiadanie o doktorze Skórzewskim. Pisarz przez wiele lat przyzwyczaił nas do obecności tego bohatera i konsekwentnie budował jego historię, prowadząc z nas od carskiej Rosji poprzez II rzeczpospolitą aż do czasów II wojny światowej, by teraz w opowiadaniu Czarna Góra powrócić do młodości Pawła Skurzewskiego i wyjaśnić nam właściwie skąd wyjaśnić nam skąd się ten bohater właściwie wziął jakie są jego korzenie w jaki sposób dążył do, do tego aby zostać lekarzem i Trzeba przyznać, że autorowi się to udało w sposób rewelacyjny. Czarna Góra, do której początkowo tak podchodziłem z pewną rezerwą, bo z opisów słyszałem, że będzie to, czytałem, że będzie to rzecz, która się dzieje w, gdzieś na Syberii, w realiach <laughs> w Czarskiej Rosji. Trochę mi się tego nie chciało czytać, no, właściwie słuchać, bo wysłuchałem to na formie audiobooka no i okazało się, że całkowicie nie miałem racji. Czarna Góra jest po prostu genialna. Pozwala nam właściwie zjednoczyć się z bohaterem. Zapominamy o tym, że, że to książka na chwilę. Jesteśmy razem z Pawłem Skórzeskim na Syberii. Odkrywamy tajemnicę przy tej tytułowej Czarnej Góry, która się okazuje czymś... No, to warto się dowiedzieć, czym się okazuje, bo, bo nie chcę tutaj ujawniać, ale naprawdę warto się dowiedzieć, ponieważ... Andrzej Pilipiuk znowu zaskakuje. Wychodzi trochę nawet poza znowu granice gatunku. Jeśli w ogóle jego gatunek pisania ma jakiekolwiek granice, to są bardzo dobrze, że ich nie ma. To kolejny raz zaskoczył mnie, bo nie tego się spodziewałem. No ale się okazuje, że doktor Skurzewski jest trochę jednak zdradzę skazany. Właściwie przez całe swoje życie na kontakty z czymś, co jest nie do końca poznawalne nie do końca wytłumaczalne i nie do końca pochodzi z naszego świata. Tak bym to... Może wszyscy, ujął, wszyscy, którzy czytali inne opowiadania, doskonale to wiedzą. Nie da się ukryć, że jest to trochę inny doktor Skurzewski. Czuć w nim tę młodość. I to jest bardzo fajne, że... Właściwie jeszcze, jeszcze nie jest to doktor Skurzewski. To jest jeszcze Paweł... To jest dopiero Paweł Skórzewski, który kiedyś w przyszłości tym doktorem Pawłem Skurzewskim zostanie. Jeżeli się ktoś przywiązał do Skórzewskiego, na przykład z czerwonej gorączki, to tutaj mamy zupełnie innego człowieka. Chociaż oczywiście cechy, pewne cechy charakteru, takie jak prawość, uczciwość, patriotyzm pozostają niezmienne. Natomiast, no i też głód wiedzy. Nie no, jednak, jednak ten bohater, mi może młodszy, źle powiedziałem, że młodszy. To jednak jest spójny ze, ze sobą starszym. A żeby się chciało, żeby wreszcie wydawnictwo Fabryka Słów wydało w jednym tomie wszystkie opowiadania o doktorze Skórzeckim, bo myślę, że warto jest to jakiś z mojej strony. Ja bardzo chętnie bym sobie na półce postawił taki zbiór opowiadań, do których mógłbym wracać, nie szukać ich po różnych rozproszonych zbiorach. Na pewno, na pewno warto. To tak, właściwie to jest banalne, że warto. No, kto czyta Pilipiuka, to wie. Kto nie czyta, to, to, to mu wie, że warto, a jak, jak ma wątpliwości, to niech nie czyta jego strata. Jeżeli, bo są też tacy, którzy uważają, że to dzisiaj jest obciachowe, <laughs> więc są po prostu ubości o tę przyjemność. Może no, jest to zasłużona kara bo trudno oceniać coś, czego się samemu nie czyta. Jest to jest bzdurą. Kolejne opowiadanie z cyklu o Robercie Stormie. Ja chciałbym powiedzieć, że to też mój ulubiony bohater. No, bo obok Pawła Skórzewskiego właściwie. Tylko to jest też takie trochę banalne, bo w twórczości Andrzeja Pilipiuka to ja mam samych ulubionych bohaterów jeszcze. Wymieniłbym Jakuba Wędrowicza czy Semenako Czaszkę i i paru innych Pawła Olszakowskiego, którzy się pojawiali na kartach opowiadań Andrzeja Pilipiuka. No i każdego z nich mógłbym określić jako ulubionego, bo z przyjemnością wracam. Robert Storm to na pewno jest taka postać, której jest bardzo zazdroszczę. Bo Robert Storm jest chyba tak w gruncie rzeczy tym pewnie czym bym chciał być, a, a jakoś się tak nie złożyło i pewnie już się nie złoży, nie ma na to szans, ale. Ale na pewno jest to postać, której trochę, trochę zazdroszczę tego, co robi, jak żyje. Może nie w każdym aspekcie oczywiście, ale, ale na pewno tej jego pasji poszukiwacza i tej konsekwencji, z jaką przemierza, przemierza Polskę poszukiwaniu różnych kolejnych tajemnic, mu zazdroszczę. No i tej, tego, tej, tego dreszczyku adrenaliny. No a najbardziej mu zazdroszczę oczywiście tego, że na ogół znajduje to, czego szuka. Co w realnym życiu jest dokładnie, ktokolwiek czegoś szukał. Gdzieś kopał, miał kontakt z takimi prawdziwymi poszukiwaniami, to wie, że, że jest dokładnie na odwrót. Że najczęściej te poszukiwania kończą się fiaskiem albo znalezieniem czegoś bardzo banalnego jakiegoś, czego gdzie spodziewaliśmy się wielkich rzeczy, a znajdujemy banał albo wprost nic. A tutaj jest to właśnie, czego, czego zazdroszczę, czyli ten, ten smak zwycięstwa, że jest, znalazłem to. No, Decha jest opowiadaniem, no, powiem znowu banał, że, że jest bardzo dobrym opowiadaniem, ale jest opowiadaniem, które poszerzyło moją wiedzę niesamowicie. Dowiedziałem się bardzo dużo na temat Juliusza Werna, którego sam w młodości czytywałem, ale na przykład dowiedziałem się, to już właśnie nie z samego opowiadania, ale przy okazji jakiejś. Rozmowy z autorem, że te książki Juliusza Werna, które znamy, to najczęściej są to skróty, że książki prawdziwe, czy jakby kompletne, napisane przez autora są dużo obszerniejsze, że, że te już i tak nie, nie, niezbyt cienkie książki, które dostajemy do ręki, są po prostu okrojone przez wydawcę i przez tłumacza. Więc to, to też mnie zaskoczyło, bo nigdy by mi to do głowy nie przyszło. No i dowiedziałem się rzeczy, która była mi bliska i taka sympatyczna, że już Wern był zapalonym żeglarzem, miał trzy jachty nawet w swoim życiu, co też mnie, co też mnie jakoś ucieszyło, poczułem się bliż... jakąś bliskość z autorem. Sam lubię żeglować, lubię, lubię wodę, więc jakby <laughs> tym, bardziej go, tym bardziej go zrozumiałem. A decha, decha to jest właściwie opowiadanie o pasji, o tym co można zrobić nie dla zysku, ale z miłości do, do tego co się robi bo nasz bohater robi coś, co zresztą go naraża na jakieś problemy, <laughs> naraża się różnym, no mogę zdradzić tyle że, <laughs> że naraża się mafii sycylijskiej, naraża się władzą polskim różnego rodzaju a robi to wszystko nie, nie, nie dla zarobku czy z jakiejkolwiek potrzeby jak to Robert Storm materialnej, ale ale wyłącznie dla, <laughs> dla pamięci wielkiego pisarza. Więc to jest rzecz, którą bym dedykował wszystkim, którzy mają, którzy przeliczają każdą rzecz w swoim życiu na, na pieniądze, że można też coś zrobić po to, żeby było, po prostu, że się chce. No i, no i właściwie tyle cały zbiór opowiadań jest świetny, ale te dwa jakby. Są chyba takie najważniejsze. No i kto nie czytał, niech przeczyta. O czym tu, co tu dużo mówić. Nie ma, jak nie ma o czym gadać, trzeba czytać. Dziękuję za uwagę.